Mów. Erpatre, najwyższe usta. Na drodze święte skarabeusze, każdy toczy glinianą kulkę w poprzek drogi ku piaskom. Mów dalej. Jak nakazuje pobożność, oddawszy hołd świętym wizerunkom słońca, wstrzymałem pochód. Widzę, że jesteś prawdziwie pobożnym Egipcjaninem, choć rysy masz chetyckie. Nie pójdziemy dalej tą drogą, bo moglibyśmy podeptać święte żuki. Pentuerze, czy tym wąwozem można obejść piaski? Można. Wąwóz ten ma mile długości. Ogromna strata czasu. Spójrz na wojsko, a zrozumiesz, że nie możemy iść dalej tą drogą. Moi żołnierze nie obawiają się skarabeuszy. Wy, Libijczycy, nie boicie się nawet grobów królewskich. Nie musi tam być jednak bezpiecznie, skoro żaden nie wrócił. Przyznaj, święty ojcze, że taka przeszkoda nawet osła nie zatrzymałaby w podróży. Bo też osioł nigdy nie będzie faraonem. W takim razie ty sam, ministrze, przeprowadzisz wojsko przez wąwóz. Ja nie znam się na kapłańskiej taktyce. Chodź, Tutmozisie. Wasza dostojność, drogę do wąwozu zagradza kanał. Kanał zasypać.